Na Ukrainie wciąż niespokojnie bomby spadają między innymi na Charków, Ługański i Mariupol. Rosjanie ostrzelali także miasto Złote. liczba ofiar wciąż rośnie. W miejscach opuszczonych przez rosyjskich okupantów powoli wraca życie. Na kijowskim targowisku znów można kupić świeże owoce i warzywa. Niektórzy kupowali mandarynki, ogórki i pomidory. Kijów stopniowo odradza się, a ludzie kupują więcej niż wtedy, gdy napięcie było tutaj największe. Jednak kolejna noc na Ukrainie to wciąż niepokój i bombardowanie. Pociski spadły na podkijowskie browary. Rano uderzono w szereg obiektów infrastrukturalnych w naszej gminie. Proszę zachować spokój, mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu, wody i kanalizacji. Rakiety i bomby kolejny raz uderzyły w Charków i Ługańsk. Wczoraj z okupowanych miast i wsi udało się ewakuować ponad 1500 osób. Nie każdemu się to jednak udało. Nadal tysiące osób przebywa w schronach. Wszyscy pragniemy i dążymy do pokoju. Chcemy, aby ta okropna wojna zakończyła się tak szybko, jak to możliwe. Po 53 dniach wojny wywołanej przez Kreml, widać, że wojska rosyjskie zmieniają kurs swoich działań. Celem jest wschód Ukrainy. Miastem, które chcą zdobyć kremlowskie wojska, jest Mariupol. Mariupol jest Sytuacja w Mariupolu na pewno nie poprawi się z dnia na dzień. Nasze wojsko jest zablokowane, a wraz z nim zablokowani są ranni, jest wielu zabitych. Niestety jest to katastrofa humanitarna. Mówi prezydent Ukrainy Wołodymir Załęski. Zdjęcia miasta przypominają obrazki z II wojny światowej: budynki zrównane z ziemią, ciała na ulicach i kurz. Według mera Mariupola. Od początku wojny zginęło tam ponad dwadzieścia tysięcy cywilów, w mieście pozostało ponad 100 tysięcy osób. Wciąż trwa bombardowanie i prawdopodobnie się to nie zmieni. Po zatopieniu przez Ukraińców okrętu Moskwa, Rosja zwiększa swoją obecność na Morzu Czarnym. Ze względu na obecność rosyjskich okrętów wojennych na Morzu Czarnym, uzbrojonych w pociski manewrujące, istnieje zwiększone zagrożenie użycia broni rakietowej przez okupantów przeciwko obiektom obronno-przemysłowym i infrastrukturze logistycznej naszego państwa. W przestrzeni publicznej nie milkną echa po ludobójstwach, jakie odkryto m.in. w Buczy. Zbiorowe mogiły, ludzie zamordowani w drastyczny sposób, gwałceni i torturowani. Amerykańskie służby wskazują, że wojna ma zakończyć się do końca roku. Do tego trzeba jednak radykalnych kroków wobec Federacji Rosyjskiej i kolejnych energetycznych sankcji podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Patrząc na rosyjskie bestialstwo w Buczy, Kramatorsku, Mariupolu, Chostomelu, Irpieniu, trzeba sobie powiedzieć wprost że Europa nie robi wszystkiego, co powinna. Obecne sankcje są zdecydowanie zbyt łagodne. My mówimy głośno, nie dla rosyjskiej ropy. Nie dla rosyjskiego gazu, nie dla rosyjskiego węgla. Polska już wprowadziła embargo na rosyjski węgiel, podobne decyzje podejmuje też Komisja Europejska. Polski rząd deklaruje również, że do końca roku zrezygnujemy całkowicie z rosyjskiego gazu i ropy. W tym przypadku Unia Europejska nie jest już tak jednomyślna. Embargo na kremlowskie surowce jest blokowane między innymi przez Niemcy, Francję, a także Węgry.